Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj taki filmik troszkę niezaplanowany, no ale akurat zdarzył się wypadek, jeżeli chodzi o poplamienie materaca, dlatego stwierdziłam, że warto nagrać coś takiego dla Was, być może komuś się przyda. Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na film i miłego oglądania. I tak właśnie materac wygląda przed. Mam nadzieję, że dobrze uchwyciłam te plamy, ponieważ ten mój materac jest w takim kolorze beżu, dzięki czemu plamy nie są na nim jakoś bardzo widoczne. W pierwszej kolejności spsikałam plamę, jak i tą okolicę dookoła plamy taką mieszanką wodoutlenionej. I ja akurat użyłam Zoflory, ponieważ no posiadam, więc korzystam z niej. To jest taki płyn dezynfekujący. Ma przepiękne zapachy, więc oczywiście jak najbardziej polecam, ale nie musicie specjalnie kupować. Również zamiast tej Zoflory można dodać olejku eterycznego, ale to dosłownie naprawdę kilka kropelek do buteleczki wody utlenionej, no bo olejki, no żeby Wam nie zatłuściły bardziej materaca. To nie chodzi o to, żeby zrobić tłustą plamę. Chodzi tylko po prostu o to, żeby dodać do naszej mieszanki jakiś ładny zapach, a oprócz tego olejki mają również właściwości antybakteryjne, dlatego warto ich tutaj właśnie użyć. I całą powierzchnię tej plamy przetarłam dodatkowo szczotką. Pamiętajcie, żeby szczotka była delikatna, ponieważ no nie chcemy uszkodzić tego materiału z materaca. I po wyschnięciu zauważyłam, że jeszcze niestety gdzieniegdzie plamy pozostały, ale powiem Wam, że to też mogła być moja wina, ponieważ niestety miałam bardzo złą butelkę, którą rozprowadzałam, tą mieszankę wody utlenionej. Nie wiem, czy zauważyliście na filmiku, ale ona tak jakby po prostu pluła i właśnie przez to miejscami, właśnie gdzie ta butelka jak gdyby napluła, mogły zostać plamy, bo nam chodzi o to, żeby tą plamę na wilgotno wyczyścić, a nie jeszcze bardziej zmoczyć, bo pamiętajcie, że czyszcząc jakikolwiek mebel tapicerowany, chodzi o to, żeby mocno go nie zmoczyć, ponieważ wtedy właśnie zostają takie bardzo nieestetyczne te żółte plamy. I stwierdziłam, że spróbuję innego sposobu i miałam do wykorzystania, a raczej do przetestowania taką nową ściereczkę firmy My Greenway. To jest w ogóle model Involver. Ściereczka jest dedykowana do takich silnych zabrudzeń, ale widziałam również filmik czy zdjęcia, już nie pamiętam, właśnie z czyszczenia sofy tą ściereczką i efekty były naprawdę oszałamiające, więc stwierdziłam, że spróbuję. Ale równie dobrze możecie tutaj sobie zastosować zwykłą ściereczkę z mikrofibry. Pamiętajcie tylko, że ma być wilgotna, a nie mokra, bo jeśli, tak jak wcześniej mówiłam, będzie za dużo tej wody, to po prostu sami sobie zrobimy dodatkowe plamy. I na koniec, aby odświeżyć cały materac, ja takie odświeżenie robię dość często, to znaczy posypuję go sodą z dodatkiem olejku eterycznego i pozostawiam na minimum pół godziny. Tutaj akurat było na dłużej, ponieważ zapomniałam sobie zupełnie, że to łóżko posypałam. To chyba za 2 godziny ta soda była, ale powiem Wam, no im dłużej, tym lepiej. I potem całość odkurzamy, dzięki temu materac ma naprawdę bardzo fajny zapach. No ale to też zależy, jakiego olejku eterycznego użyjecie do sody. I to jest świetny sposób na odświeżenie wersalek, innych mebli tapicerowanych, jak również dywanów. I gorąco polecam, zwłaszcza wszystkim posiadaczom zwierzątek, zwłaszcza, że naprawdę to jest tak bezwysiłkowy sposób, że można go wykonywać w zasadzie tak często, jak tylko mamy na to ochotę. I tu już jest efekt końcowy, jak widzicie, nie ma żadnych plam. Mogę tylko dodać, że materac jeszcze dodatkowo dzięki sodzie jest pachnący, odświeżony, dlatego jak najbardziej polecam te sposoby. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!